Nareszcie rozpoczął się event świąteczny. Zaczynamy go wtorek u Mileny. Ona jest, no tutaj, z tą trójką tańczy. Rozpoczęliśmy questa. Poszukujemy pracowników. Idziemy do sąsiedniego miasta, czyli do Itan. I witam, idziemy do handlarza Roana. Pytamy go, czy zdarzyło się coś dziwnego. Teraz idziemy do strażników. Do lewego. Tak. I teraz idziemy na mury, wchodzimy do izby wytrzeźwień i schodami w górę. Wychodzimy na mury i wchodzimy na wieżę. Nie, nie wchodzimy, tylko obserwujemy niebo. I teraz musimy znaleźć astronoma. Udajemy się do Niziny Wieśniaków. To jest... tu źle pokazuję, bo zmienili mapkę i krzywo jest wszystko. Tutaj idziemy do Eder. I dwie mapki w dół. Niżej pod Eder jest gościniec bardów i tam Nizina Wieśniaków. No, to widzimy się w Eder i pokażę wam, w którą stronę. No, to w Eder. Idziemy w mapkę w dół. I jeszcze raz, do Niziny Wieśniaków. W Nizinie Wieśniaków idziemy tu obok Rosomaka i tych węży. I rozmawiamy z Pazurem. To jest nowy NPC, wygląda trochę jak Hagrid. I pytam o astronoma. Jak mu przyniesiemy ten jajka, to chyba z nami pójdzie, czy nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Może tu będę mógł kupić jajka? Możemy. Ugodzi. Trzecia opcja i kupujemy kosz z jajkami. Chyba jeden wystarczy. My wracamy do Pazura. Dajemy mu te jajka. I on nas teleportuje do astronoma. Rozmawiamy z astronomem. Dostaliśmy prototyp lunety. I wracamy do Itan na mury. I jeszcze Sup chciał, żebym go pozdrowił. Obiecałem, więc Kunese Keri Kashi. Pozdrawiam, dzięki za suba. No, to wchodzimy na mury. I w tamto samo miejsce, wieża, klikamy i teraz patrzymy przez lunetę. Tam było coś napisane. Nie patrzymy pod słońce, czekamy aż się ściemni. Musimy trochę poczekać. No, to czekamy. Trochę czasu już minęło. Jeszcze rozpocząłem sobie dobry uczynek, ale nie wiem, jak dojść na Wyspę Świętego Mikołaja. Pewnie tu będzie mapka eventowa, czy coś takiego. No, to patrzymy w niebo. Zobaczyliśmy Mikołaja. Zniszczone opactwo. A, automatycznie nas przenosi. Jest Mikołaj i rozbite sanie.
macha do nas. No, krzyczymy. O, nie reaguje. No to sprawdzamy, czy żyje. No i co teraz? Bo to było w tym miejscu. Szukamy pracowników. Jakaś staruszka. Sprawdźmy. Może Werbin? Dobra, mam teleport. Nie wiem, może ta Rosalia. Bo ona jest chyba najbardziej taką charakterystyczną staruszką. Nie wiem, dużo questów z nią jest. Chyba nie. O co zaraz poszukam? Tą staruszką jest Aurelia. Ona jest w Karkahan przy wyjściu do prastarej puszczy. Fajnie wygląda, że wszyscy mają czapeczki, prezenty są. Nie. To co teraz? Dzieci. Zacznijmy od Tornek. Tam jest Zdzisio, czy jak on się nazywał? Ten, co był do questa na 10 poziom. On kiedyś był gdzieś tu. Teraz pewnie też. Biegniemy. I gdzie on jest? Zdzisio, tak. Tu jest. Może on pomoże? On też nie pomoże. Jakiś handlarz. Tornek handlarzami to jest Alric. I nie wiem, może Umbar, bo on coś tam sprzedaje. Ale Alric jest bliżej. Tak, to on. Nie, on też nie pomoże. Rozejrzyjmy się po Tornek. Jak znajdę tą osobę, to pokażę. Dobra, znalazłem. To jest Den. Czarny kot. Gadamy teraz z kotem. I znaleźliśmy pomocników. Nie wiem, czy sam Den, czy kot. A, kot nam pomoże. No. No to mówimy Mikołajowi, że znaleźliśmy pomocnika. I gdzie teraz? I idziemy do Tempusa. Jak macie jeszcze te teleporty z dnia czarnego kota, no to możecie ich użyć. Tempus to jest ten kot. Ucieszył się, że Mikołaj się zgodził. I rozmawiamy z Mikołajem jeszcze raz. I otrzymaliśmy koperta z niebieską wstążką. W Wigilię chyba coś dostaniemy. Na pewno, w tamtym roku chyba też tak było. I co jeszcze dostaliśmy? Dwie waluty. No, to był pierwszy quest. A, przeniosło nas na mapkę. Dobra. O, to zaraz robimy loterię. Tylko to już w osobnym odcinku. Dzięki za obejrzenie i zapraszam na następne odcinki i loterię, która zaraz się pojawi.